Był efekt domina bez domina w tym biegu. Czekamy na powtórki, no bo ewidentnie zrobiło się tam ciasno i faktycznie Viktor Lampard został wypchnięty, tylko że on się nie przewrócił od razu. I stąd moje podejrzenie o tym, jaka może być decyzja Michała Sasienia. Tu Viktor jest wypchnięty, jedzie i jedzie i dopiero teraz się przewraca. Wiesz co, myślę, że ta banda mogła się zacząć niebezpiecznie blisko jawić przed jego oczami i wolał upaść. No walcz. Prawdopodobnie nie... tak. No pytanie, jak zinterpretuje to sędzia Sasień, no bo na pewno Viktor Lampard z własnej woli nie znalazłby się w tym miejscu. Nawet nie tyle był efekt domina, co po prostu Mikkela Mikkelsena pociągnęło trochę na wejściu w pierwszy łuk i złożył się później niż pewnie sam planował. Inna sprawa, że no było, było tak ciasno, bo nie było Viktor kontaktu mocno ścinał do krawężnika po wygranym starcie. Masz rację, nie było efektu domina, bo nie było domina. Mikkel Mikkelsen wywiózł swojego kolegę z pary. Zobaczymy, jak sędzia Sasień za chwilę to zinterpretuje. Na razie ogląda powtórki, tak samo jak my. A w zasadzie wynika z tego, że Lublinianie przeszkodzili sami sobie najbardziej. Czekamy na decyzję, słyszymy gwizdy. Mikkel Mikkelsen wykluczony. Czyli sędzia Sasień uznał, że to niepokonany dotychczas Duńczyk przyczynił się niechcący oczywiście do upadku swojego klubowego kolegi. On w tym spotkaniu na pewno nie będzie już niepokonany. Kenneth Bier,